Marek Rudziński i Bogdan Chruścicki. Konkurs skoków na 90-metrowym obiekcie w Lahti odbędzie się na pewno. Wieje, ale nie tak bardzo. Temperatura minus 19,5 stopnia. No, trochę wyżej niż przewidują normy, ale nie ma czasu na przekładanie tego konkursu. Temperatura śniegu, widzą Państwo, no wiatr kręci, ale to jest wiatr, który jest dopuszczalny całkowicie i nie powinno być zagrożenia dla przeprowadzenia rywalizacji o drugi indywidualny komplet medali podczas Mistrzostw Świata w Lahti. Oto obieg 90-metrowy na skoczni w Lahti. Dystans sędziowski 97 metrów, rekord 99 metrów. Oglądamy Adama Małysza, za nami seria treningowa. Najlepiej w niej skoczył Stefan Horngacher, 91,5 metra. Potem Wolfgang Loitzl, 91 metrów i Adam Małysz, 90,5 metra. Skoczkowie marzną, dlatego długo rozgrzewają się, dlatego chowają się, oto Stefan Horngacher. Ale pamiętajmy, że to, co się dzieje w serii próbnej, to nie ma bardzo często żadnego odniesienia do tego, co dzieje się podczas konkursu. Oto lista startowa. Wiadomo, że wystąpi trzech Polaków. Nie zakwalifikował się niestety Robert Mateja, który skoczył 64 metry. I oto już pierwszy zawodnik, Paweł Gajduk, reprezentant Kazachstanu, zawodnik z CSKA Almaty. I on rozpoczyna konkurs. 50 zawodników, zasady takie jak podczas rozgrywania Pucharu Świata, 30 najlepszych wystąpi w drugiej serii. Nie za długi skok Gajduka, zresztą on nie skakał dobrze od treningów i od sesji kwalifikacyjnej. Tutaj pierwsza grupa zawodników raczej będzie skakała właśnie w granicach 69, no może 80 metrów. Gajduk na treningu skoczył nieco lepiej, 70,5 metra. To Jan Lachonen. Nie ma dzisiaj Soninena, zastępuje go Matti Hautamäki. Jak widzą Państwo, ubrani skoczkowie bardzo długo w kurtki, no ale na wieży nie grzeją, więc tam jest chłodno również. Clint Jones, zaledwie 16-letni skoczek amerykański z Colorado. W kwalifikacjach skakał zupełnie nieźle, 104,5 metra. Na dużej skoczni 97,5 metra, 38 miejsce. Amerykanami opiekuje się znakomity przed laty skoczek fiński Kari Iljantila. No i jest także jego trener. No ale widzą Państwo, już na początku tego konkursu wiatr wzmaga się i musiał trochę poczekać Clint Jones. Także krótki skok, już widać, źle wyszedł z progu Amerykanin. No po tych skoczkach trudno oczekiwać dalekich rezultatów, dużych odległości. No dokładkę, kiedy są trudne warunki, oni jeszcze bardziej tracą. Wtedy, kiedy warunki są idealne, mogą bardziej dorównać tym najlepszym. Natomiast no lepiej niż Gajduk, 74,5 metra, ale oczywiście niewielkie raczej szanse na znalezienie się w finałowej 30. Zawodnicy startują z 9 bramki. Tutaj podczas treningu sędziowie mieli sporo kłopotów z ustaleniem właśnie tego miejsca, z którego będą najeżdżać skoczkowie na próg. No ale wreszcie zdecydowali się właśnie na bramkę numer 9. Kolejny zawodnik z numerem 3, Słowak Martin Mesik z Dukli Bańska Bystrzyca. Wynik zbliżony do tego chyba, jaki miał Clint Jones. Nieco lepiej, 76,5 metra, 2 metry dalej niż Amerykanin. No i w tym momencie po trzech skoczkach, którzy oddali swoje pierwsze próby, Słowak jest na prowadzeniu. A właśnie skoczkowie na ogół, ci trzy przynajmniej, skoczą lepiej poza Gajdukiem niż w serii treningowej. To najlepszy skoczek słowacki, jest ich tutaj dwóch. Inny przeniósł się do kombinacji, wiedzą Państwo, widzieliśmy go już w kombinacji indywidualnej, Michał Pszenko, ale i już nie wróci do skoków. Mark Vogel, oglądamy go pierwszy raz. Nie skakał nawet w żadnym Pucharze Świata. Wystartował na dużej skoczni, a więc debiutant na Mistrzostwach Świata, Szwajcar Mark Vogel. Krótko. Przy zmiennym jednak wietrze, chociaż najazd jest szybki i prędkości uzyskiwane przez zawodników całkiem przyzwoite, nawet tych słabszych. No, ale niestety mają kłopoty z trafieniem odbicia. 72 metry, Mark Vogel na razie na czwartym miejscu. Żadnemu z zawodników nie udało się przekroczyć jeszcze 80 metrów. Przypomnijmy, ten punkt kalkulacyjny wynosi na tej skoczni 90.
Młody reprezentant Słowacji, Matej Uram, także z Bańskiej Bystrzycy, 16-latek. Także niewiele o nim możemy powiedzieć, ponieważ... Podobno wielki talent. Widzimy młody chłopaczek, dopiero zaczyna swoje międzynarodowe starty, oczywiście debiutant na Mistrzostwach Świata. I wiatr boczny, bardzo teraz niekorzystny, wiatr z tyłu, no ale musiał ruszyć. Kończył się czas. Tylko 69 metrów skoczył podczas treningu, teraz chyba nieco dalej. 73,5 metra, a więc trzecia odległość jak na razie w konkursie. No ale mało prawdopodobne, aby odległości poniżej 80 metrów dawały szansę na awans do finałowej 30. Byli tacy zawodnicy, którzy nie wystąpili w ogóle w serii próbnej. Było ich kilku, no ale właśnie ze względu na temperaturę, jaka panuje w Lahtia, będzie jeszcze zimniej. Kolejny skoczek amerykański, Alan Alborn, najbardziej znany, prezentujący się w zawodach Pucharu Świata w Europie. 20-letni skoczek z Alaski na dużej skoczni, 41 miejsce. Skakał w Nagano. No i chyba najlepszy jak do tej pory skok Amerykanina. Noty za styl od sędziów w okolicach 17-17,5 punktu, ale odległość 80,5 metra, więc pierwszy zawodnik, który przekroczył 80 metrów. No i miał dużą szybkość na progu, prawie 82 km, a więc Alborn najeżdżał szybko na próg. A w Nagano terminował od razu, dostał się do reprezentacji Stanów Zjednoczonych, raczej z myślą o występie w Salt Lake City. Sześciu skoczków za nami, najlepszy skok właśnie Amerykanin 80,5 metra, a teraz kolejny ze Słowaków, również mało znany, debiutujący na Mistrzostwach Świata, Mirosław Formanek z Dukli Bańska Bystrzyca. Nie widzieliśmy go na dużej skoczni. Trochę bliżej niż Alborn. Na treningu miał 73 metry, teraz lepiej 78 metrów. Ale prędkość na progu miał jeszcze większą niż Amerykanin, 81,4 km na godzinę. No ale już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że niekoniecznie prędkość na progu przekłada się na odległość uzyskiwaną przez zawodnika. Są zresztą skoczkowie, którzy nie mają dużych prędkości, a skaczą bardzo daleko. Zależy to również od wagi, wzrostu. I reprezentant Polski Marcin Bachleda skoczył 80 metrów na treningu. No zobaczymy, jak 18-letni Zakopiańczyk sobie poradzi. O dziwo, on jest w finałowej 50, a nie Robert Mateja. Trenerzy nauszniki mają na u spuszczone w czapkach, no ale nic dziwnego. To ich stanowisko jest bardzo wysoko, na wysokości początku rozbiegu skoczków, a więc tam na pewno bardzo wieje i jest bardzo zimno. Podobny skok jak Słowak, może nawet trochę krótszy, jednak pół metra dalej, 78,5 metra, a więc no też ciężko będzie chyba dostać się do finałowej 30, ale no, Bachleda skoczył na miarę oczekiwań, trudno było spodziewać się, żeby był znacznie wyżej. Na razie drugi za Albornem, a przed Formankiem. A teraz także debiutant, tym razem z Kazachstanu, Juri Rulew, CSKA Alma-Ata. W Alma-Acie właśnie jest takie centrum skoczków z Kazachstanu, no i on w swojej pierwszej próbie. Poza Albornem, który skakał w Nagano i w Rams, pozostałych nie brał udziału w żadnych mistrzostwach świata. No i słabiutki skok Rulewa, tylko 71 metrów, bardzo niskie noty. On musi jeszcze sporo uczyć się, aby myśleć o sukcesach w przyszłości. Widzą Państwo noty 15,5, 16 punktów i w tym momencie na 9 skoczków, którzy oddawali swoje pierwsze próby, Rulew jest na 8, przedostatnim miejscu, za nim tylko jego rodak Paweł Gajtuk. A to kolejny wychowanek szkoły z OTP-a, ale tym razem trener Hilar Hein, jego syn tutaj też skakał, ale nie zakwalifikował się do serii finałowej. Joris Jan potrafi skakać daleko, tutaj na dużej skoczni miał już 115 nawet. No ale tym razem
słabiutki, słabiutki skok Estończyka. No, Estończycy cieszą się przede wszystkim ze złotego medalu Andrusa Werpalu w biegu, ale na skoczków jeszcze muszą trochę poczekać, aby prezentowali podobną formę. 71,5 metra reprezentanta Estonii. No a za chwilę będziemy oglądali pierwszego reprezentanta Skandynawii, dokładnie z Norwegii, Bjørn Einar Rumoren. Bjørn Einar Rumoren w tym roku pojawił się w reprezentacji Ludwika Zajca, Słoweńca, który od lat prowadzi reprezentację Norwegii. I Rumoren już potrafił skoczyć daleko, no i chyba obok Alborna najlepszy rezultat. Dobrze zaprezentował się na dużej skoczni, tam zajął 16 miejsce. No ale teraz jednak słabiej, 75,5 metra. Oglądaliśmy go właściwie po raz pierwszy w tym sezonie w drużynowym konkursie skoków rozgrywanym w Stanach Zjednoczonych. Tam skakał bardzo dobrze, ale ten wynik jednak raczej nie daje mu szansy, by znaleźć się w finałowej 30. Chociaż już 11 zawodników skakało, a on jest na razie czwarty, a nasz Bachleda zajmuje wciąż drugie miejsce. Rewelacja, można powiedzieć, jednego konkursu, a właściwie połowy tego konkursu w Innsbrucku, w kwalifikacjach, reprezentant Kirgistanu. A kiedyś reprezentował Kazachstan. Tak. Dmitrij Czwikow. No ale to rzeczywiście nieznane są powody tamtego występu doskonałego i fantastycznego skoku, najdłuższego w całej serii kwalifikacyjnej. Teraz tylko 75,5 metra w słabiutkim stylu. No i Czwikow jest na razie na piątym miejscu. Marcin Bachleda ze skokiem 78,5 metra. Drugi wynik jak do tej pory za Alanem Albornem ze Stanów Zjednoczonych, który miał 80,5 metra. Kto wie, może się jednak zdoła zakwalifikować. To nie Puchar Świata, gdzie jest trudno. Emmanuel Chedal z Francji. Nie startował w treningu przed konkursem pół godziny temu. Być może jednak ta temperatura mocno go odstraszyła. No w Courchevel nie jest tak zimno. No właśnie, na dużej skoczni 34 miejsce. Ale też blisko, jeszcze bliżej. Źle wychodzą z progu, ścina. No Francuzi prezentują się bardzo słabo. Właściwie ostatnio tylko Nicolas Dession trochę odzyskał formę, ale generalnie rzecz biorąc to są skoki bardzo, bardzo słabe. W tym sezonie Chedal bez punktu w klasyfikacji Pucharu Świata. Najgorszy skok, 68 metrów. No, trener austriacki Koch ma naprawdę słabe powody do zmartwienia. Można osiwieć w tym sezonie, jeśli chodzi o Francuzów. No Szwedzi także nie mają zbyt wielu powodów do zadowolenia, a kolejny na rozbiegu to właśnie reprezentant Szwecji, Rickard Freuer, 20-latek, który no nic wielkiego do tej pory nie osiągnął, na dużej skoczni był 49. Co ciekawe, jako hobby podaje dziewczęta. Nie wiem za bardzo, co to znaczy. To będzie może trochę wyżej, 74,5 metra, no więc... Może nie będzie przedostatni, nawet na pewno. Ale to jest właśnie kwestia Mistrzostw Świata, że tutaj przynajmniej ta pierwsza piętnastka, nawet dwudziestka zawodników na ogół nie reprezentuje zbyt wysokiego poziomu i dostanie się do tej finałowej trzydziestki nie jest znowu takim wielkim problemem. Za chwilę kolejny reprezentant Kazachstanu. Także oczywiście z klubu CSKA Almaty Stanisław Filimonow startuje już często, oglądamy go w zawodach Pucharu Świata, w Pucharze Interkontynentalnym, choć bez większych osiągnięć punktowych. Startował w Nagano. No i także dość krótko. Nic nie drgnęło na czele, Albon, Bachleda, Formanek, Rumoren. 71 metrów Filimonowa. I 15 zawodników już za nami, a tylko jednemu udało się przekroczyć 80 metrów. To jest Alan Alborn, który uzyskał 80,5 metra. Ale być może teraz już będziemy oglądać dłuższe skoki, bo przed nami oczywiście coraz lepsi zawodnicy. Ale Michał Doleżal z Harachowa, członek Duklej Liberec, niczym w tym sezonie nie imponuje. Zupełnie zatracił ubiegłoroczną formę. A wtedy był nawet w dziesiątkach. No i dobrze startował w Nagano.
Tam na średniej skoczni zajął 11 miejsce, na dużej 18, ale Czesi gdzieś pogubili ostatnio formę. Zmiana trenera nic nie pomogła, to Dawid Jurutek z Franciszkiem Jerzem prowadzą reprezentację Czech. Był niezły skoczek czeski, ale zmieniła się podobna atmosfera w reprezentacji, ale nie zmieniły się wyniki w porównaniu z ubiegłym sezonem, nawet na niekorzyść. No i Doleżal niczego nie pokazał znowu. W tym sezonie tylko raz udało mu się być w czołowej 30 w zawodach Pucharu Świata. To było podczas drugiego konkursu w Willingen. Zajął tam właśnie 30 miejsce, a tutaj w Lahti na dużej skoczni poza finałową 30 na 31 miejscu. No i małe szanse, aby na średniej skoczni, czy na normalnej, jak się mówi teraz, awansował do 30, gdyż oddał skok na odległość 75,5 metra. Na razie daje mu to ex aequo siódme miejsce z Amerykaninem Clintem Jonesem. Najbardziej znany Koreańczyk, Choi Heung-chul, skacze już od igrzysk w Nagano. A nawet jeszcze wcześniej, w sezonie przedolimpijskim, pojawił się na konkursach o Puchar Świata, wtedy jako 15-latek. Prowadzi go Jochen Danneberg, znakomity skoczek z dawnego NRD. No i ładny skok, nareszcie ładny skok. Choi Heung-chul tym samym prawie na pewno sobie zapewnił udział w finałowej 30. Kibice polscy pamiętają go z pewnością z niedawno rozgrywanej w Zakopanem Uniwersjady. Tam był wicemistrzem na średniej krokwi indywidualnie i drużynowo, a więc te średnie obiekty widocznie Koreańczykowi lepiej odpowiadają niż duże, bo tutaj w Lahti na dużym obiekcie zajął dopiero 48 miejsce. No, Danneberg aż podniósł ręce z zadowolenia. No tak, ale to już jest prawie pewny awans do finałowej 30, nawet z perspektywami na dość przyzwoite miejsce. Ten pan przez wiele miesięcy figurował jako Fat Chulin, ale po wyjaśnieniu przez kolegę z telewizji publicznej okazało się, że Rosjanie sprostowali, nazywa się Fat Kulin, Ildar Fat Kulin i on. Także dobry skok Ildara Fat Kulina, ale on już nie zaskakuje takimi rezultatami. To nie pierwszy jego dobry, daleki skok. No z pewnością na średniej skoczni jest mu lepiej niż na dużej, jako że jedyna na Uralu skocznia, na której on może trenować w UFie, to jest właśnie skocznia 90-metrowa. 120-metrowy obiekt jest dopiero w budowie, no więc za jakiś czas dopiero Rosjanie będą mogli na tym dużym obiekcie startować. 85 metrów, Ildar Fat Kulin i w tym momencie on jest liderem. Najdłuższy skok w konkursie. Pamiętam, kiedy zjawili się w większości na letnim Pucharze Świata na Igielicie i zobaczyli 120-metrową skocznię, to po prostu połowa z nich prawie że z wrażenia usiadła, bo takiego obiektu nie oglądało. Johan Munters. 22-latek ze Szwecji. Skacze i nic nie wyskakał, o właśnie. Ledwo się obronił przed upadkiem. W tym roku raz w finałowej 30 w Kuopio na początku sezonu na 18 miejscu, no ale teraz słabiuteńki skok 67 metrów, 19 miejsce na 19 skoczków, a więc ostatnia pozycja Szweda. No więc mówiliśmy o tym wcześniej, Szwedzi po prostu prezentują katastrofalną formę od kilku sezonów. I przed nami skoczek 20, a więc no Fat Kulin już może być prawie pewien. Myślę, że Choi także. Albon trzeci, Bachleda czwarty. Ale Marko Steinauera stać na niezły rezultat. Zawodnik Zainzideln, podobnie jak Vogel, ten debiutant, którego oglądaliśmy na samym początku. Konkurs na dużej skoczni zupełnie Steinauerowi nie wyszedł, nie zakwalifikował się do finałowej 30. W tym sezonie tylko dwa razy w pierwszej 30. Ale teraz no, taki skok w granicach rezultatu Alborna, może Bachledy raczej, 77 metrów, no więc nie zagrozi. Bliżej niż Polak, tak? Nie zagrozi Polakowi. No te niziutkie, 16,5 punktu i Steinauer na razie jeszcze za Słowakiem Formankiem, dopiero na piątym miejscu. No i teoretycznie najlepsza 30 otwiera Nicolas de Sim, zawodnik z Courchevel, ale właściwie z Lyonu, tylko tam teraz trenuje, wciąż studiuje w Lyonie. Niektórzy mówią, że długo, bo wciąż jest na trzecim roku, no ale skoki mu na pewno przeszkadzają w terminowym kończeniu studiów.
niezły skok De Sima. No, bardzo dobry jako junior. Mistrz świata z 1994 roku na Mistrzostwach Świata, drugie miejsce za Ahonenem. Ale w tym sezonie bardzo przeciętna forma Nicolas De Sima. Chociaż ten skok, no, można powiedzieć, że przyzwoity na poziomie tego, co do tej pory prezentują zawodnicy. 80 metrów i czwarte miejsce Francuza. A więc Fatkolin już na pewno w finałowej 30. Bo zostało nam 29 zawodników i sąsiad przez granicę, no chociaż Le Brassis trochę dalej leży od Francji, ale Szwajcar, Sylvain Freiholz. No, doświadczony już zawodnik. Brąz w Trondheim 4 lata temu. Za Haradą i Tomą. No wtedy to był życiowy rezultat Sylwena. No już 10 sezonów startów w zawodach Pucharu Świata. Ogromne doświadczenie, ale podobnie jak pozostali Szwajcarzy, raczej przeciętna forma. Ale skok przyzwoity. Chcielibyśmy mówić, aby skok przyzwoity to była granica około 85-8 metrów, tymczasem za taki uznajemy wynik 79,5 metrów. Tak, 79-80 to już jest przyzwoity. Sylvain Freiholz 79,5 metra jest za De Simem, a przed Bachledą, a więc Szwajcar na miejscu piątym, Polak na pozycji szóstej. Jakub Janda, kolejny zawodnik z Dukli Liberec. Nie zakwalifikował się Jarosław Sakala, ale to skoczenie dla niego. No, 90-metrowy obiekt to naprawdę nie dla Jarosława. Natomiast Janda prezentował się zupełnie dobrze podczas poprzedzających Mistrzostwa Świata konkursów w Willingen. Tam był 13 i 23 na dużej skoczni, także w 30 tutaj w Lahti na 27 miejscu. A więc w sumie zupełnie niezłe występy, biorąc pod uwagę, że Czesi jednak prezentują bardzo przeciętną ostatnio formę. No, około 80 chyba, ponad 3 metrów. Tak. No więc niezły rezultat Jandy. 81,5 dokładnie. To jest jak do tej pory trzecia odległość. Fatkulin 85, Choi 83 i Janda 81,5 metra. I Fatkulin, Choi i Janda na pewno będą skakali już w finale. Trzech zawodników za nami, a więc zbliżamy się do połowy stawki. Oto Igor Medwiedź, 19-letni Słoweniec z Lubliany. Wielka sensacja, jeśli tak można powiedzieć, ostatnich tygodni. Rozpoczął od znakomitych występów w skokach drużynowych za oceanem, ale na dużej skoczni mu się nie udało znaleźć 30. Ale teraz niestety skok nieudany, a więc przypuszczam, że Albon już zyskał miejsce w finałowej 30, bo był czwarty. Nie przeskoczył go Miedwiedź. 76,5 metra tylko rezultat Słoweńca. Jeszcze za Marcinem Bachledą. Na razie na 10 miejscu Igor Miedwiedź. Liczymy tak, dlatego że De Sima, Freiholz i Bachleda. Teraz trzech kolejnych oczekujących na awans do finałowej 30. No, gdyby Marcinowi udało się dostać do 30, to byłby na pewno jakiś sukces. Jest duża szansa, bo teraz na rozbiegu bardzo słabo skaczący w tym sezonie Christopher Jofs. Reprezentant Szwecji. Przypominam sobie tą rewelację sprzed dwóch sezonów. A teraz raz na 10 przypadków udaje mu się dobrze skoczyć. No zdaje się, że akurat teraz nie najgorzej wyszło. No w tym sezonie najlepiej prezentował się właśnie w Salt Lake City za oceanem. Tam miał 17 miejsce w zawodach Pucharu Świata, choć w klasyfikacji łącznej tej rywalizacji dopiero 41. No ale teraz 82 metry Christopher Jofs. Ale przypomnijmy, że na dużej skoczni tutaj w Lahti był 25. Pierwszy miał bardzo dobry skok, drugi zupełnie nieudany. Na razie czwarte miejsce Szweda. Właściwie Fina, który przeprowadził się do Szwecji, bo urodził się 500 metrów od granicy fińsko-szwedzkiej. A skoczni w pobliżu Finlandii nie było. Andreas Kittel to już ostatni z reprezentantów Szwajcarii. No w tym roku dobrze zaprezentował się w Innsbrucku. Tam zajął 8 miejsce podczas turnieju 4 skoczni. To jego najwyższa lokata. Na dużej skoczni 29. O, dobry skok Kittela. Ładnie wylądował, daleko bardzo. Nie wiem, czy chyba nie najdłuższy skok. Chyba dalej niż Fatkulin. 85,5 metra.
pół metra dalej niż Rosjanin. Noty dość wysokie, choć jedna od sędziego 16,5 punktu. Nie rozumiem, on szczerze mówiąc, Elsvena, Norwega, który mu dał taką właśnie notę 16,5, bo nic takiego nie działo się. Pozostali właśnie Guignard, Pichler, Aschenbach i Kasaja, noty wysokie. Natomiast Elsven z Norwegii dał mu notę 16,5. No, ale i tak, to on zdaje się w przeciwieństwie do Kasai, który lubi dawać wysokie noty, lubi dawać z kolei niskie noty. No nie zmienia to faktu, że Kittel obejmuje prowadzenie z notą 104,5 punktu. Damian Fraz, 61 metrów w eliminacjach, właśnie w próbie, przepraszam, oczywiście przed samym konkursem. Zupełnie nieudane skoki, no, można powiedzieć tak, na 10, jeden dobry, jeden niezły, 8 słaby. No też w Innsbrucku skakał dobrze, bo tam zajął 6 miejsce, najwyższe w tym sezonie, ale dopiero 36 w klasyfikacji Pucharu Świata. Przyzwoity skok. Walczyło odległość, choć tam trochę mu tymi nartami rzucało, szczególnie w tej końcowej fazie lotu. Najstarszy w ekipie Słoweńców. 80,5 metr. Na razie siódme miejsce Damiana Fras. Zapewnił sobie tym skokiem awans do finałowej 30. Albor Taka czeka, Desim Freiholz i Wachleda czekają. No i teraz, proszę Państwa, pierwszy z reprezentantów Niemiec, Alexander Herr. Bardzo dobry występ na dużej skoczni, siódme miejsce, drugi skok znakomity, 119,5 metra, choć ten sezon dla Hera nie jest zbyt udany, no ale zobacz. Nieźle, nieźle, to jest wynik zbliżony chyba do tego, jaki uzyskiwał Fatkulin szczególnie. Tak, Fatkulin 85, Alexander Herr 84 metry, a więc trzecia odległość, tylko pół metra dalej niż Koreańczyk Choi. Ale noty niższe od Koreańczyka i w tej sytuacji reprezentant Niemiec czwarte miejsce w tym momencie. A teraz już zobaczymy Wojciecha Skupnia. Całkiem poprawny skok w celi treningowej, 84,5 metra. A to Andras Kittel na naszych ekranach, prowadzący jak na razie w konkursie po oddaniu skoków przez 27 zawodników. Wojciech Skup... No i Golec Orkiestra grająca tutaj w Lahti dla polskich skoczków. Mógł skoczyć trochę dalej. Na treningu 84,5 i teraz w konkursie także 84,5 metra. To jest trzecia odległość, noty od sędziów 3,17,5, 2,17 punktów. No i w sumie nota Polaka 101,5 punktu i na razie trzecie miejsce za Kittelem i Fatkulin. Tainer zawsze ma do niego pretensje o to, że skacze o 2-3 metry za blisko w skoku. Wybicie świadczy o tym, że powinien polecieć na 87-88 metrów, a on ląduje 84-85. No a teraz Andreas Goldberger. Znakomita dyspozycja przed konkursem na dużej skoczni, na której ostatecznie zajął 11 miejsce. W Pucharze Świata w tym sezonie słabiutko, dopiero 29 lokata, no ale liczbę, ilość jego tytułów wymieniać można by bardzo długo. Przez niego wyjechał Andreas Witthelc. Nieoficjalnie mówi się o konflikcie Witthelca z trenerem Inauerem. Słaby skok Goldiego. Właśnie za to, że Inauer faworyzuje Goldiego. No i Witthelc w związku z tym wyjechał do domu. Choć szczerze powiedziawszy, wyniki Goldbergera tutaj w Lahti były lepsze niż Witthelca. I teraz specjalnie nie ma się temu co dziwić. Ale teraz w konkursach nie najlepiej Goldi. Do 30 wejdzie, bo był 30 zawodnikiem, a zajmuje 8 miejsce. Ostatnim z tych, którzy na razie awansują, jest Damian Fras, zajmujący 10 lokatę. No ale dla Goldbergera towarzystwo Jossa, Alborda i Frasa nie jest najlepsze. Jeden z bardziej doświadczonych skoczków, jedyny Włoch, 29-letni Roberto Cecon, no ale on, jak pamiętamy, lubi szczególnie obiekty mamucie. Dwa brązowe medale w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich przed laty. Ten średni obiekt, czyli normalny, jak mówią fachowcy, jest chyba dla niego zbyt krótki. Nieudany skok Roberto Cecona, tylko 76,5 metra. No i oczywiście w rankingu dopiero 22 miejsce. Nie będzie Włocha w finałowej serii skoków.
A on tutaj już stawał na podium w Pucharze Świata w Lahti, tylko że na dużym obiekcie. No właśnie, jednak woli na 90-metrowy. Zupełnie nieudany skok. Wyszedł za wcześnie w powietrze i skończyło się właśnie tak. Frank Leffler wygrał kwalifikację dobrym rezultatem 93,5 metra. Dzisiaj rano. Podczas treningu skoczył 82 metry. W Pucharze Świata w tym sezonie dość odległe miejsce, dopiero 25. I zupełnie i też słabo, też słabo. No nieudany skok Franka Lefflera. Jak do tej pory najlepszy z Niemców Alexander Herr na piątym miejscu, a Leffler tylko 77 metrów. Ja bachledał się o krok od awansu do finałowej 30. Moim zdaniem już teraz jeszcze jeden zawodnik, który zepsuje skok. I Marcin Bachleda znajdzie się w 30. Na razie Polak na 13 miejscu. Właśnie przed Frankiem Lefflerem. A skacze sam Kazuyoshi Funaki. Obrońca tytułu mistrza świata sprzed 2 lat zramzał właśnie na tej skoczni, na 90-metrowym obiekcie. Ale Kazuyoshi Funaki skacze fatalnie. Gdzież się podziała jego forma z sezonu olimpijskiego, z sezonu sprzed 2 lat? Jak się nie trenuje, to no właśnie, skacze. Podobno nie trenuje. W ogóle nie trenuje. Nie ma na to najmniejszej ochoty. Ale Japończycy go zabierają, chyba licząc na cud. Natomiast Funaki poza miejscem, które daje awans, a więc tym samym Marcin Bachleda już na pewno w 30, bowiem Funaki był 13, Polak jest na 33, Polak jest na 13 miejscu, a więc awansował do finałowej 30. No i kolejny z Japończyków, Masahiko Harada. On stał na 3 stopniu podium na 90-metrowym obiekcie podczas Mistrzostw Świata przed 2 laty w Ramzał. A 4 lata temu w Trondheim był mistrzem świata na dużym obiekcie. No i wydaje się, że mimo tego, iż nie skacze w tym sezonie najlepiej, przypomnijmy, dopiero 23 miejsce w klasyfikacji łącznej Pucharu Świata, najlepszy wynik w tym sezonie to 3 miejsce w Oberstdorfie, to jednak wydaje mi się, że prezentuje stosunkowo najrówniejszą formę z Japończyków. No na pewno lepiej niż Kazuyoshi Funaki. Tak, no w 30 będzie, ale bez perspektyw medalowych jakichkolwiek, Masahiko Harada. To nie był skok, który mógł mu dać awans do strefy medalowej. 81 metrów. 81 metrów, bardzo niskie jak na Japończyka, noty za styl, ale rzeczywiście to lądowanie było fatalne. No i widzą Państwo reakcję trenera, trudno się dziwić. To jest chyba ostatni sezon Wasiwajca. 4 noty po 17 punktów, jedna tylko 18-punktowa i Harada na razie na 9 miejscu. Wojciech Skupień ciągle na 3 pozycji, Andras Kittel przed Ildarem Fatkulinem i Polakiem. Real Lekeslöj, Norweg. Nie startował na dużej skoczni. No, zawodnik rodem z Biasen, gdzie stoi skocznia pod Trondheim, niestety kolejny raz zawodzi. Norwegowie podobnie jak Szwedzi właściwie wszyscy Norwegowie z małymi wyjątkami, być może 2 zawodników prezentują formę no bardzo, bardzo słabą, o czym świadczy wynik Ljokelsoja 79 metrów. No i oczywiście na razie 13 miejsce, bardzo odległe. Tuż przed Marcinem Bachledą. No i Kazuya Yoshioka, 23-letni, niespełna 23-letni reprezentant Japonii, debiutant na Mistrzostwach Świata. Dobry skok będzie. Tak, w granicach linii kalkulacyjnej, no 84,5 metra, a więc Yoshioka na razie trochę zrehabilitował Japończyków. Taka sama odległość jak Wojciecha Skupienia, ale noty za styl niższe niż miał Polak, a nawet Koreańczyk Choi. Czyli Japończyk, najlepszy w tym momencie z Japończyków, na miejscu 5. A tutaj pamiętajmy, że za każdy metr są 2 punkty. Mimo, że skoczyło metr bliżej niż Choi, to dostał notę
nieco niższą, o pół punkta ma niższą notę. Kolejny z Japończyków, już przedostatni, ich może tu startować pięciu i startuje pięciu. Czeski tytuł Funakiego. Kazuyoshi Hideharu Miyahira. Srebrny medalista sprzed dwóch lat z Ramsa. Ale tym razem medalu mieć nie będzie. No, trudno sięgać po medale, jeśli skacze się poniżej 80 metrów, a taki właśnie wynik uzyskał Hideharu Miyahira, 79,5 metry. A więc poza dziesiątką, na razie na 15 miejscu Hideharu Miyahira. Marcin Bachleda na miejscu 17, tylko za Miyahirą Freiholcem. Mówię o tych zawodnikach, którzy go wyprzedzają bezpośrednio. A Wojciech Skupień na miejscu trzecim ciągle. Najdłuższy skok 85,5 metra. Andras Kittel ze Szwajcarii, Rosjanin Fatkulin na miejscu drugim, Polak na pozycji trzeciej. Ostatni ze Słoweńców, Jure Radeil. Niezły sezon tegoroczny w Pucharze Świata, znacznie lepszy początek, ostatnio coraz słabiej. I jeszcze słabiej. No właśnie, coś złego dzieje się ze Słoweńcami. Radeli początek sezonu miał bardzo dobry, w Kuopio, wysokie miejsce w pierwszej dziesiątce. Jeden z najgorszych skoków, 68 metrów. Przez długi czas był nawet w pierwszej 15 klasyfikacji Pucharu Świata, ostatnio zaczął spadać. Spadł na miejsce 16, no tutaj nie będzie go w 30. Zupełnie nie wiadomo, dlaczego tak skacze. Słoweńcy tego zupełnie nie rozumieją. Tommy Ingebrigts, nie, Ville Kante, przepraszam, stąd radość Finów. No nie ma kompletu publiczności, sporo łysin na stadionie. Mimo, że to piątek przecież. No właśnie, dość dziwne, że dzisiaj rzeczywiście widzów niezbyt wielu. Ville Kante, znakomity występ, Willingen, zwycięstwo. No i daleko, daleko, daleko leci Ville Kante. No nie jest to jakiś może oszałamiający skok, ale już odległość 85,5 metra, a więc taka sama jak do tej pory najdłuższa Andreasa Kittela. Popatrzymy na noty, 17,5, 16,5, 18 i przegrywa jednak Ville Kante o jeden punkt z Andreasem Kittelem, mimo że obaj mieli taką samą odległość. Najwyższą notę dał mu oczywiście Kasaja, a najniższą All Seven. No Ville Kante, oprócz tego, że skacze na nartach, lubi muzykę, jest basistą i solistą w zespole rockowym. Tommy Ingebrigtsen. No także zawodnik skaczący w kratkę. Wspaniały, to już jest 40. Wspaniały sezon 95, kiedy był mistrzem świata juniorów, a potem seniorów w Thunder Bay. Och, no omal nie spadł z progu. Wyszedł fatalnie, zupełnie nie w porę się odbił. I efekt był taki, że lądował chyba na 50 metrze. Trener Ludwik Zajc nie ma powodów do zadowolenia. Norwegowie prezentują fatalną dyscyplinę. 49 metrów, no tak. Było widać, że tu lądował po prostu awaryjnie. No chyba mocno spóźnił to wyjście z progu. Tak, zupełnie. I właściwie potem tylko musiał się ratować przed upadkiem. A więc Tommy Ingebrigtsen poza finałową 30. Pierwszy właściwie taki nieudany skok w tym konkursie. Została nam ostatnia najlepsza teoretycznie dziesiątka, Martin Hollwart. 27-letni Austriak, 3 srebrne medale na Igrzyskach Olimpijskich w 92 roku i teraz dobry skok! Dobry skok Martina Hollwarta. Prezentował dobrą dyspozycję podczas treningów. 87,5 metra uzyskał dzisiaj przed konkursem, teraz 88,5 metra. No, na dużej skoczni tuż za podium, na czwartym miejscu Martin Hollwart. I tutaj 88,5 metra i oczywiście w tym momencie Austriak obejmuje prowadzenie. Zadowolony. Startował oczywiście w drużynie austriackiej, która przed dwoma laty w Ramsau zdobyła brązowy medal w konkursie zespołowym. A teraz jego rodak, który tutaj skoczył w serii próbnej najdalej, Stefan Horngacher. 31-letni zawodnik. Z zawodników uczestniczących w tych mistrzostwach najwcześniej tutaj stał na podium, już w 89 roku. No, ale tym razem nie powtórzył tego rezultatu. On właśnie ma tak, jest skoki, że 3 bardzo dobre, jeden słaby.
Powiedziałeś, że jak podczas treningu skoczył bardzo dobrze, to w konkursie będzie słabo. No i potwierdziło się, znaczy nie jest to oczywiście bardzo słabo, ale 86,5 metra to jak na razie drugi rezultat. 2 metry bliżej niż jego rodak Martin Helwig. Ale pewnie w drugiej serii skoczy daleko, no bo to jest taka seria Horngachera zawsze. No i teraz Sven Hanawart. 26-latek z Hinterzarten, mistrz świata w lotach narciarskich, wicemistrz na dużej skoczni sprzed 2 lat w Ramsau za Martinem Schmidtem. Oczywiście złoty medal w konkursie drużynowym, dzięki niemu przede wszystkim Niemcy zdobyli przed 2 laty w Austrii na dużej skoczni 6. miejsce. Nieudany skok. Wyszedł za wysoko i potem go nosiło bardzo w powietrzu, rondował awaryjnie, może nie wejdzie nawet do finału. Tak, 75,5 metra. Za wysoko wybił się Sven Hanawart. Proszę popatrzeć, wyszedł wysoko, bardzo w górę. Ten sezon jest dla Hanawarta bardzo, bardzo różny, że tak powiem. Więcej nieudany niż udany. Zresztą trener Hess w jednym z wywiadów powiedział, że wie, dlaczego Sven Hanawart skacze słabo. Wydawało się, że wynik na dużej skoczni, 6. miejsce, jak gdyby potwierdzał wyciągnięcie wniosków, no ale tutaj znów fatalny występ Svena Hanawarta. No to jest jeszcze sprawa fizycznego przygotowania. No po prostu Hanawart ze względu na wzrost bardzo dużo kilogramów zbija, jest przeraźliwie chudy, no i być może to są skutki. Wolfgang Loitzl. Najlepszy w tym sezonie z Austriaków. 2 drugie miejsca w Salt Lake City i w Sapporo. 7. miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata. W granicach 88-87 metrów. Na razie 3 Austriacy będą więc na czele. 85, no więc mniej trochę. Trochę słabiej niż... Ale ładne noty dostał i słusznie, a więc chyba będzie czwarty. Za Kittelem. Helwart, Horngacher, Kittel, Loitzl i dopiero Kanté. No ale Lois po tym wypadku Lipburgera, którego bardzo lubił, jakoś nie może dojść jednak do siebie. Skacze poprawnie, ale tylko poprawnie. Matti Hautamäki, zawodnik z Kuopio. Młodszy brat, 2 braci Hautamäki, ale lepszy od tego starszego. Na dużej skoczni nie startował. Tam był Soininen, tutaj na średniej skoczni nie ma Soininena, jest Hautamäki, no ale ten skok taki przeciętny. 83-84 metry, na 82. 82 metry. No więc bliżej niż Wojciech Skupień, nasz zawodnik ciągle w pierwszej dziesiątce na 7. miejscu. A skoki na razie poziomu trochę rozczarowują mnie osobiście. Tak, ani jednego nawet nie powyżej trochę. 90 nawet metrów. Nie trochę. Zostało nam 5 zawodników do zakończenia pierwszej serii. Za moment kolejny z Finów, Risto Jussilainen. To także jest skocznia chyba nie dla niego, jak dla Hanawarta. 5. w klasyfikacji Pucharu Świata, 2. z Finów po Ahonenie. Z niezbyt odległej Jyväskylä. Startował już na Mistrzostwach Świata Falun w 1993 roku. I także niezbyt daleko. 8,2, 8,3, nawet 81,5 metra. No więc naprawdę trudno się dziwić naszemu rozczarowaniu, bo gdzież są skoki 90-metrowe. Przypominamy, rekord tej skoczni wynosi 99 metrów, a punkt kalkulacyjny 90, więc nikt nie dostał 60 punktów za notę, za odległość. Przelądowanie takie zachwiane, więc 2 noty po 16,5, jedna nawet 16 od Kasai. Oj, Jussilainen daleko. Noriaki Kasai też skacze tutaj w kratkę, mówi, że najchętniej by wyjechał do normalnego kraju, gdzie nie ma takiej zimy i takich wiatrów, a więc to jakby sugerowało, że Noriaki nie bardzo sobie ceni tutejsze skocznie, no i to widać. To już jest zawodnik, który miał numer 47, a więc 4. od końca, 80,5 metra. Bardzo dobry początek sezonu miał Kasai, 2. w Kuopio, potem w turnieju 4 skoczni, 2., 1., 3. miejsce, no ale koniec sezonu jednak słabszy, już zdecydowanie słabszy dla Japończyka. 80,5 metra, dopiero 14. miejsce.
Janem Achonem. Omówiono, że ten konkurs nie będzie stał na zbyt wysokim poziomie, ale nie spodziewałem się, że aż tak potwierdzą się przewidywania fachowców. Brązowy medalista na dużej skoczni. Przegrał tylko z Martinem Schmidtem i Adamem Małyszem. Trzeci w klasyfikacji Pucharu Świata za Małyszem i za Schmidtem. Bardzo mocny wiatr na razie, a więc Kojankowski czeka. I teraz z przodu. Czeka na warunki noszenia. Jan Achon, ale 3 metry. Od wielu już lat w ścisłej czołówce Pucharu Świata. Najwyższe miejsce drugie w sezonie 98-99. No i wystartował. No nie tak daleko, nie tak daleko. Z pewnością bliżej niż Martin Helwart. Być może wynik zbliżony do tego, jaki miał Horngacher. Tak, 86 metrów, a więc pół metra bliżej niż Stefan Horngacher. I w tym momencie Jan Achonen na trzecim miejscu. Finowie generalnie dzisiaj w pierwszej serii słabo zawiedli. Tak. Na razie tylko 2 w 10. Pamiętajmy, że to jest w zasadzie pierwszy konkurs na obiekcie 90-metrowym w tym sezonie. Miały być 2 w Pucharze Świata, ale oba zostały odwołane. W Predazzo i w Libercu. Zawodnicy nie skaczą chętnie na tych skoczniach. No i teraz Martin Schmidt, przedostatni już zawodnik. On także chyba nie najlepiej czuje się na 90-metrowym obiekcie. Znacznie lepiej woli duże skocznie. Tutaj przypomnijmy, złoty medal obroniony z Ramsau. Jego tres pan Reinhard Hess. Bardzo narzekał wczoraj na zimno. No tak, podobnie jak Schmidt oddał tylko jeden skok. Ale najdłuższy skok. Najdłuższy skok. Jedyny chyba, który przekroczył 90 metrów na razie. Potrafi się skoncentrować Martin Schmidt. To 91,5 metra. Jedyny, który na razie przekroczył 90 metrów. 91,5 metra, dwie noty po 19 punktów, dwie 18,5, jedna 18. No i 7-punktowa przewaga, jeśli chodzi o noty nad Martinem Helwartem. A więc Martin Schmidt i potem dwóch Austriaków, Martin Helwart i Stefan Horngacher, a następnie Finn Jan Achonen. Wojciech Skupień w pierwszej dziesiątce na 9 miejscu, a kończy pierwszą serię za moment. Oczywiście lider klasyfikacji łącznej Pucharu Świata Adam Małysz. Martin Schmidt nie patrzy nawet na skok Polaka, tylko od razu pędzi się ubrać i Adam Małysz na rozbiegu. No daleko, ale chyba bliżej niż Martin Schmidt. Chyba nie przekroczył 90 metrów. Wydaje mi się, że to jest wynik taki zbliżony do Helwarta. Tak jest, 89,5 metra, a więc drugi wynik Adama Małysza. Martin Schmidt 91,5. Adam Małysz 89,5 i 6 punktów straty do Martina Schmidta po pierwszej serii. A tylko 1 punkt przewagi nad Helwartem i 6 punktów przewagi nad Horngacherem. Tak wygląda sytuacja. A więc prowadzi Martin Schmidt, mistrz świata z obiektu 116-metrowego przed Adamem Małyszem, Martinem Helwartem, Stefanem Horngacherem, Janem Achonenem, Andreasem Kittelem. To największa sensacja. Potem Wolfgang Lloyds, Ville Kanté, Ildar Fatkulin. Proszę Państwa, wydaje mi się, że szanse na medal zachowało jeszcze chyba tylko 5 skoczków. Achonen, Horngacher, Helwart, Małysz i Schmidt przed drugą serią. Trudno sobie wyobrazić, aby Kittel, no chociaż każdemu zawodnikowi życzymy jak najlepiej. Wydaje mi się, że Bachleda zajmuje miejsce 27. Przed Lefflerem, Formankiem, to jest niespodzianka, ten Słowak, że się znalazł w 30, to dla niego życiowy sukces. Słabiutko Japończycy, bardzo słabo wręcz Japończycy, najlepszy z nich Cioka na 12 miejscu, a Skupień przypominam 10. Adam Małysz przegrywa 6 punktów, co oznacza w przeliczeniu na metry 3 metry straty, bo 2 punkty są za metr, a więc 3 metry to jest przy tych skokach, jakie oglądamy tutaj, wynikach osiąganych przez zawodników, to jest rzeczywiście dosyć duża strata. Natomiast Polak ma tylko 1 punkt przewagi, czyli metr nad reprezentantem Austrii, bardzo dobrze, pół metra skaczącym tutaj Martinem Helwartem.
I 6 punktów, tyle samo, ile on traci do Schmidta, ma nad Hornacherem, który może wykonać niestety bardzo dobry skok. Tak, bo to jest teraz pora na Stefana Hornachera, jednego z najstarszych obok Harady skoczków świata. Funaki poza 30, Rumoren, Sven Hannawald, no więc kilku dobrych skoczków poza czołową 30. Roberto Czekon. Na pewno wpływ miały warunki atmosferyczne i na pewno wpływ miało to wszystko, co się tutaj działo wokół skoków, te nieustanne harce wiatru, te nieustanne przekładanie, to z jednej belki startowej, to z drugiej, to z trzeciej, zimno, to wszystko musiało mieć. Jest to po prostu także potwierdzenie, że dziś konkurs jest taki, jaki spodziewali się fachowcy, że będzie słaby i że będzie dość loteryjny, no bo jest, jeżeli szósty jest Kittel, jeżeli dziewiąty Fatkulin, dziesiąty Skupień, jedenasty Choi, no przy całym szacunku dla tych zawodników po prostu nic nie upoważniało do tak wysokich lokat, ani poprzednie osiągnięcia, ani osiągnięcia na liście Pucharu Świata, nic, no więc tak to jest. Zaskakujący przebieg tego konkursu, rzeczywiście ten mróz, mocny wiatr, być może trochę za nisko rozpoczęli organizatorzy konkurs na dziewiątej bramce, teraz podnieśli o kilkadziesiąt centymetrów rozbieg, a więc będzie dłuższy ten najazd na próg, być może większe prędkości na progu, być może lepsze odległości. No w każdym razie początek tego konkursu niezbyt imponujący, Finowie zawiedzeni, trudno się dziwić, najlepszy Jan Ahonen na część widowni opuściła trybuny, widzieli Państwo przed chwilą obrazek, przerzedzone są tutaj rzeczywiście te trybuny, nie spodziewaliśmy się, że tak mało będzie widzów na tym konkursie. Mało przyszło, jeszcze na dokładkę sporo wychodzi, to będzie jedna z najniższych frekwencji, jeśli nie najniższa w historii, będziemy musieli to z Finami wyjaśnić, a oto lista startowa, Marko Steinauer 77 metrów skoczył i, bo to jest nota proszę Państwa, nie metry, 77 metrów i jednak jest finałowy 30. A Słowak Mikołaj Formanek, no w snach chyba nie przypuszczał, całkowity debiutant, nigdy nie skakał w Pucharze Świata, nigdy nie skakał w Mistrzostwach Świata, rzecz jasna, żadnych osiągnięć, pojawił się tutaj i nagle pokonał takich zawodników, których no po prostu zawsze budzili jego respekt, a tutaj Słowo oni są także poza 30, jak Inge Britsen, prawda, a on jest w 30. Słaba także postawa oprócz Finów, Japończyków. Widzimy bardzo daleko Hideharu Miyahira, medalista przecież sprzed 2 lat tutaj z Ramzał. Kazuyoshi Funaki w ogóle nie wszedł do 30, Masahiko Harada także bardzo daleko. No więc rzeczywiście nieoczekiwane rozstrzygnięcie, ale rozpoczyna już Szwajcar Marko Steinauer. 77 metrów pierwszej serii, 30 lokaty. A teraz troszeczkę dalej, ale to nie będzie też odległość budząca respekt, 80 tylko metrów. Więc to jest pewnie niewielka poprawa. Zobaczymy, jak się ten debiutant spisze, bo on na pewno jest trochę speszony, ale może go to podbuduje tutaj, to, że awansował do 30. Leffler tuż za nim, no więc Mirosław Formanek z Bańskiej Bystrzycy, właściwie spod Bańskiej Bystrzycy. Ale Słowacy mają właściwie skocznie na Bańskiej Bystrzycy w Szybskim Plesie i pod Nitrą, ale wiatr zaczął hulać, już widzimy po tym trochę, po tej wykładzinie takiej, tej, że wieje chwilami mocniej, ale teraz na szczęście wiatru z przodu, a więc Formanek już jest na skoczni, no i kto wie, czy nie wygrał ze Steinauerem. 82 metry. Tak, tak, więc na pewno wygrał, bo pamiętajmy, że w pierwszej serii miał dłuższy skok od Steinauera i w drugiej o 2 metry. No jednak noty dostał kiepskie, no trochę to mi dziwne, nota 15,5, 14,5. No być może dlatego, że jego nazwisko nie jest znane zupełnie właśnie sędziom. Sędziowie mają takie zwyczaje, że za brak znanego nazwiska odejmują jeszcze dodatkowo punkt.
A to, proszę Państwa, ten, który wygrał tak gładko kwalifikacje, 93,5 metra, a tutaj tylko 77. Frank Leffler, reprezentant Niemiec. Trochę lepiej, ale... Ale poza Martinem Schmidtem Niemcy właściwie także bardzo, bardzo słabo w tym konkursie się prezentują. No w zasadzie... Podobnie jak Finowie, jak Japończycy. Austriacy jeszcze dwaj skakali dobrze, no nawet trzej, bo Lois jest też w czołówce. No, ale w zasadzie... Konkurs niespodzianek. Konkurs niespodzianek i naprawdę poziomu poniżej jednak przewidywań. Frank Leffler na razie gorszy od Formanka i na trzech oddanych zawodników zajmuje trzecie miejsce. No i teraz Marcin Bachleda, był czwarty od końca. Wyglądamy tutaj Leutzla, a teraz Marcin Bachleda. Już najechał na próg. Przyzwoity skok. Wynik zbliżony chyba do tego, jaki miał w pierwszej serii. Przypomnijmy, wówczas 78,5 metra, teraz metr bliżej. Biorąc pod uwagę, jak wielu zawodników teoretycznie i faktycznie od niego lepszych skakało słabiej, nie zakwalifikowało się nawet do finałowej 30, to wynik Polaka nie jest najgorszy. Na pewno nie będzie ostatni, ponieważ ma notę lepszą niż Frank Leffler. Ale też noty dostał stosunkowo niskie. Przypomnijmy, Gniard ze Szwajcarii to jest sędzia A, sędzia B Austriak Pichler, sędzia C znany niegdyś skoczek, chociaż nie tak jak brat, Dietmar Aschenbach. D to jest Yukio Kasaya, a na punkcie piątym E jest Hans Elsveen, reprezentant Norwegii. A to Sylwian Freiholz. W pierwszej serii także nie udało mu się przekroczyć 80 metrów, 79,5 metra 27-letniego Szwajcara. Teraz jeszcze krócej, 76 metrów. No i Freiholz zajmuje na razie ostatnie miejsce. Jest za Lefflerem i za Marcinem Bachledem. Na razie trwa rywalizacja. Kto skoczy wiek krócej. Krócej, tak. Kto spadnie na ostatnie miejsce. Niestety podniesienie rozbiegu nic nie pomogło. Myślę, że ten mróz, to wszystko, co tu się dzieje, wybiło z koszków konceptu. Hideharu Miyahira. Ramzał przed dwoma laty dwa medale, srebrny i brązowy indywidualnie. Także srebrny w konkursie drużynowym, no a tutaj bardzo odległe miejsce Japończyka. Ale teraz ładnie poleciał. No teraz przyzwoity skok, a więc Miyahira wyłamał się z tej rywalizacji o ostatnie miejsca. I obejmuje prowadzenie i to bardzo wyraźnie, niezłym skokiem 84 metry. No to już można oglądać takie skoki. Ale wylądował dość sztywno jak na Japończyka, zresztą jedna noga odjechała mu kawałek, nie postawił jej równo, zaznaczając telemark. Teraz będziemy oglądać Dara Jokelsoja, reprezentanta Norwegii. Norwegowie bardzo przeciętnie. Ingebrigtsen, ostatnie miejsce w tej pierwszej serii, 50, nie zakwalifikował się do finałowej 30, a jego rodak także na odległej pozycji w pierwszej serii, tylko 79 metrów. Sami Norwegowie mówią, że 18 lat pracy Ludwiga Zajca to już jest stanowczo za dużo na stanowisku trenera reprezentacji. To jest najdłużej piastujący swoją funkcję trener jakiejkolwiek reprezentacji w skokach. Czeka. I schodzi. Schodzi z belki, no więc zdaje się, że ten konkurs będzie trochę dłużej trwał. A teraz zaczęło wiać bardziej. O dziwo, tutaj mówili, że wiatr wieczorem cichy, a teraz się zerwał większy. Niestety. Ci zawodnicy, którzy już tam czekają w tych swoich cieniutkich kombinezonach, które przecież bardzo przepuszczają powietrze na 20-stopniowym mrozie. To zwłaszcza Desim teraz, właśnie, który stoi właśnie, bardzo. Zawodnicy mają tam wprawdzie takie pomieszczenie na górze, w którym jest ciepło, w którym czekają na swoją kolejkę, no ale ci, którzy już wychodzą na start, tak jak Desim, to z pewnością 2-3 minuty przebywania na tym mrozie to jest bardzo, bardzo ciężkie przeżycie. Jeszcze raz Jokelsoj. Ta 90 punktów za pierwszy skok. Po notach nawet łatwo się zorientować, że konkurs stoi na bardzo przeciętnym poziomie.
skoro tylko 12 zawodników miało na te powyżej 100 punktów. No trochę lepiej skoczył niż w pierwszej serii, na pewno dużo lepiej, 5 metrów dalej Roar, tym razem 84,5 metra. Najdłuższy skok jak do tej pory, przypomnijmy, Hideharu Miyahira miał 84 metry, Roar Ljukelsoy 84,5 metra i on wychodzi na prowadzenie. Taka sama nota punktowa jak Japończyka, a więc na razie ex aequo. Tak jak Bachleda z Formanki. Tak, na pierwszym miejscu Steinauer i Mirosław Formanek ze Słowacji i Polak Marcin Bachleda ex aequo na miejscu czwartym. Nikola de Simno trochę zmarł na pewno, zobaczymy jak to wpłynie na niego. Naprawdę skoczkowie nie są zbyt grubo ubrani, a już w powietrzu szczególnie, kiedy wieje, oni lecą jeszcze pod wiatr, to jest naprawdę, no proszę popatrzeć jaka prędkość, będzie się ciągnął ten konkurs. Kilkanaście minut temu wydawało się, że nieco zelżał wiatr, że się uspokoił, było poniżej 2 metrów na sekundę, no a teraz widzimy, że dochodzi do ponad 4 metrów na sekundę, no i oczywiście w tym momencie skoczek francuski musi poczekać, aż warunki nieco się poprawią. Teraz poniżej metra. Coś niesamowitego, no tak, co ale dzieje to się jest z tym wiatrem. No też im zamarzy nam jak sopelek lodu. Jeśli za chwilę nie skoczy, to nie czerwone światło wreszcie siada. Coraz mocniej wieje, tak flaga nie furkotała na wietrze jak teraz. 80 metrów w pierwszej serii Francuza i drugi jego skok. Na pewno lepszy. Niezbyt wiele, ale jednak poprawił się na pewno o 2,5 metra. No i prędkość miał o 0,8 lepszą. No tak, ale to podniesienie jednak bramki jedną wyżej, kilkadziesiąt centymetrów, daje efekty. 82,5 metra, no ale to jest na razie trzeci wynik, jeśli chodzi o odległość drugiej serii. Trzecie miejsce Nikola de Simo za Ljukelsoyem i Miyahirą. Oni ex aequo, a on na miejscu trzecim. Damian Fras. Miejsce zajmował 22. I już rusza Słoweniec. Jedyny ze Słoweńców, który zakwalifikował się do finałowej 30. Tak, to akurat on, to niespodzianka. No ale wynik bardzo słaby, a więc Damian Fras spadnie w klasyfikacji. Najbliżej lądował, 73 metry. Przed chwilą rozmawiałem w przerwie z kolegą z telewizji słoweńskiej. No załamany tym, co prezentuje Radeli, Miedwiedź, Fras, Zonta. Wszyscy Słoweńcy skaczą po prostu w ostatnich tygodniach, a właściwie w ostatnich dniach katastrofalnie. Trzech zawodników zajmowało 19 miejsce. Oto jeden z nich, Risto Jussilainen. No może się oczywiście trochę poprawić, ale tylko trochę. Z pewnością spory zawód dla kibiców tutaj w Lahti. No niezły skok, dalej chyba niż Norweg i Japończyk, a więc Jussilainen obejmie prowadzenie, 89 metrów. To już jest wynik przyzwoity, ale Mika Kojankowski ma minę zafrasowaną, gdyż był krytykowany po konkursie na dużym obiekcie, a teraz go na pewno spotka lawina wręcz krytyki. Wydawało się po ostatnich konkursach Willingen, że Finowie są no, niemal pewnymi kandydatami do złota w drużynie, że powinni tutaj osiągać wielkie sukcesy w konkursach indywidualnych. Tymczasem zupełnie nie wiadomo, co się z nimi stało. Są bez form. Właściwie tylko Ahonen jeszcze jako tako, a pozostali słabiutko. No oczywiście ten skok jest znacznie lepszy. Jussilainen obejmuje prowadzenie, no ale w konkursie trzeba oddać dwa dobre skoki. A ponadto się nieczęsto te dobre skoki zdarzają. Nawet na treningach skakali słabo. Masaki Koharana, najstarszy skoczek świata. O, bardzo daleko poleciło. Tak, piękny skok Masaki Koharady. Piękny skok.
zajmował to samo miejsce co Jussi Lainen. No i najdłuższy skok w konkursie, 94 metry. No to już jest rezultat. No coś się zaczyna dziać. Nareszcie jakiś konkurs skoków nabrał wigoru. Wysokie noty dla Harady, 19, 18,5 punktu. Łączna nota, pierwszy zawodnik, który po dwóch seriach, drugi przepraszam, po Jussi Lainenie, który wyraźnie przekracza 200 punktów, Harada 217,5 punktu. No, gdyby w pierwszym skoku skoczył 6-7 metrów tak, dalej, to tak, byłby wysoki. No ale podkreślaliśmy to wielokrotnie, że w konkursie trzeba skoczyć dwa razy bardzo dobrze. No i pełne zaskoczenie, Alan Albor na 19 miejscu także, trzeci z tych zawodników, którzy zajęli ex aequo 19 miejsce po pierwszej serii. Ale Albor nie poprawi tego miejsca, raczej odwrotnie, będzie zajmował dalszą lokatę. No tak, taki zawodnik jak Albor to raczej raz tylko może oddać niezły skok. Ale skoczył podobnie jak w pierwszej serii. W pierwszej miał 80,5, teraz metr bliżej. Na razie daje mu to szóste miejsce. A prędkość na progu miał znacznie większą. Ale źle odbił się po prostu, to jest jasne. W każdym razie jest szósty. I Noriaki Kasai. Zawodnik, który zajmował miejsce 17, było ich dwóch, Kasai i Goldberger. W dobrym towarzystwie dzielili sobie to odległe miejsce. Także daleko, bardzo daleko Noriaki Kasai. A więc podobnie jak Masahiko Harada, przypomnieli sobie to, co demonstrowali kilka tygodni temu podczas skoku w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w konkursie drużynowym, kiedy wydawało się, że znów się odradzają. 92,5 metra Noriaki Kasai, druga odległość, na razie Masahiko Harada 94, Kasai 92,5 metra, no i oczywiście dwóch Japończyków na pierwszym i drugim miejscu. I trzy noty powyżej 200 punktów, bo jeszcze Jussi Lainen na trzecim miejscu ma ponad 200-204 punkty. No i teraz zobaczymy, co pokaże Goldi. Złoty chłopiec, faworyt Inauera. Dopóki żył Lipburger, skakali raz ten, raz ten. A teraz wyraźnie Inauer postawił na Goldiego. No i ależ daleko. Chciał właśnie odpłacić trenerowi za to zaufanie. Po pierwszym słabiutkim skoku na odległość 80,5 metra, teraz na pewno dużo ponad 90, tak, 93,5 metra. A więc trzeci zawodnik przekracza punkt kalkulacyjny i druga odległość Andrasa Goldbergera, więc rozdziela Japończyków. Nabrał nam konkurs rumieńców, tak, nareszcie. Z Goldbergerem i Noriaki Kasai. Nareszcie nabrał konkurs rumieńców i ładny skok Goldiego. Pół punktu przewagi ma Austriak nad Japończykiem Kasai. A więc ciężko będzie takim zawodnikom jak Kittel, Fatkulin, Choi, Jofs utrzymać te swoje wysokie lokaty. No i teraz 15 po pierwszej serii Matti Hautamäki. To Martin Schmidt, lider po pierwszej serii. Już Hautamäki na rozbiegu. Także daleko. Bliżej niż Goldberger, ale też daleko. No w każdym razie zrehabilitował się Hautamäki. 92 metry. Wysoka lokata w klasyfikacji Pucharu Świata. W tym sezonie na razie szóste miejsce. Początek sezonu bardzo dobry, ale ostatnie tygodnie nie najlepsze. U trzego z braci, tym razem jednak czwarte miejsce za Haradą, Goldbergerem, Kasai. A przed Jussi Lainen. No tak, potem już duża przepaść, bo Jussi Lainen ma 16 prawie punktów przewagi nad następnym Norwegią Lukas Lysojem. No i dość nieoczekiwanie, bardzo wysoko. Christopher Jofs, mówiliśmy o tym, że Szwedzi raczej prezentują się mizernie. Tymczasem on na 15 miejscu po pierwszej serii. Ale teraz je straci. No tak, nie udało mu się zbliżyć do granicy 90 metrów. Niezły rezultat nawet, jak to Szweda 84 metry. Lepiej niż w pierwszej serii o 2 metry. Tak, ale to oczywiście dostał wiatr, widać było wyraźnie, że go niosło, ale to oczywiście
No ta poniżej 20 na razie jest szósta. Ale w każdym razie już 84 metry to też jest dobry skok, to nie można narzekać, poza tymi paroma na początku w drugiej serii, zupełnie inny poziom. No i reprezentant Czech, jedyny, jakiemu udało się zakwalifikować do drugiej serii, Jakub Janda, 14 miejsce. Mimo że przecież oddał tylko skok na odległość 81,5 metra, 23-latek z Dukli Liberec. Czyli będzie w stanie powtórzyć ten wynik, no poprawić się oczywiście Janda. Chyba się troszeczkę może i poprawił. Myślę, że tak. Myślę, że to był wynik w okolicach 83-84 metrów, tak jak Jowsa podobno. 85 nawet. Janda lepszy od Jowsa o 2 punkty. Wyższa nota 196,5 punktu Czecha. To mu na razie daje 6 miejsce. No i miejsce w drugiej dziesiątce tak. Automatycznie mistrzostwo świata, więc niezła lokata. Także ten zawodnik, który skoczył trochę za blisko, Aleksander Herr w pierwszej serii, 84 metry. No, na pewno bohater drużyny niemieckiej z dużej skoczni, chociaż jeszcze numerem jeden był Schmidt, ale Herr w pierwszej dziesiątce miejsce to wspaniały wynik tego chłopaka. Ale trochę za krótko tym razem. Nie powtórzy w każdym razie rezultatów pierwszej dziesiątki. W okolicach pierwszego skoku, tak, tylko pół metra dalej. 84 za pierwszym razem, teraz 84,5 metra. No i jest za Hautamäkim, za Jussi Lainenem. Dokładnie 200 punktów jego nota, szósty jak do tej pory wynik. Masahiko Harada, Andreas Goldberger, Noriaki Kasai, Matti Hautamäki, Risto Jussi Lainen i Aleksander Herr. No i został nam teraz jeszcze Kazuya Yoshioka. Marcin Bachleda na razie z Mirosławem Formankiem zajmuje ex aequo 14 miejsce. No wiadomo, że w najgorszym razie będzie czwarty od końca, a więc 27 miejsce Marcina Bachleda. 26, bo będą dzielili tak, no tak. Kazuya Yoshioka, czy kolejny Japończyk, który skoczy dobrze? Nie. Już źle widać było, wyszedł niska parabola, przeciął tak zwany lot i Kazuya Yoshioka 80,5 metra gorzej niż w pierwszej serii, a więc Yoshioka spada bardzo wyraźnie w klasyfikacji za Jowsa i Janda. I został nam Choi, tym samym zamkniemy drugą dziesiątkę skoczków, zostanie już tylko pierwszy. Przypomnijmy, Koreańczyk, którego zobaczymy za chwilę, ma 20 lat, w grudniu skończył właśnie 20 lat, w ubiegłym roku był wicemistrzem uniwersjady rozegranej nie tak dawno w Zakopanem, właśnie na średniej skoczni, indywidualnie i drużynowo. Skacze w Pucharze Świata od 1997 roku, miał 15 lat, przed Trondheim pojawił się na skoczni. W 1998 roku, piąte miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów, a więc zdolny chłopak. No i to, że od kilku lat już startuje w Pucharze Świata, z pewnością pozwala mu zdobyć obycie, niezbędne doświadczenie do tego, aby osiągać dobre wyniki. Ten wynik dzisiaj tutaj w Lachti może być jego życiowym sukcesem wśród seniorów. No nie. Ale jednak nie, jednak nie. Zbyt krótko wskoczył w drugiej kolejce, chyba nawet bliżej, znacznie bliżej nawet niż za pierwszym razem, poniżej 80 metrów. No i bardzo spadnie młody, sympatyczny Koreańczyk. No daleko. Na 14 miejsce. Została nam najlepsza dziesiątka. Ostatnią, pierwszą dziesiątkę z naszych skoczków, czyli ostatnią dziesiątkę najlepszą, otwiera Wojciech Skupień. No gdyby dwa skoki w jednym konkursie miał udane, to mógłby mieć także życiowy sukces, a więc trzymamy kciuki za ten drugi skok, bo bardzo często jemu, podobnie jak Matei, udaje się skoczyć dobrze tylko raz. Oby tym razem było inaczej. Niestety. No... 81, chyba bliżej niż w pierwszej serii. Znowu niezadowolony, machnął głową. Nie, jednak 84. No ale teraz zawodnicy inni skaczą dużo dalej.
wypadnie więc z pierwszej dziesiątki Wojciech Skupiej. Będzie na razie jest szósty. Za Jussilainenem, a przed Herem, Jandą i Jowsem. No ale w sumie i tak dobrze, że nie było dużej dysproporcji tak. między jednym a drugim tak. skokiem, bo te wyniki zbliżone, pół metra bliżej niż w pierwszej serii. No druga dziesiątka to jest to, co no, właściwie na co na stać. Wojciecha Skupienia jest wyżej. 15-16 miejsca powinien ukończyć ten konkurs. Ildar Fatkuli, ten reprezentant Rosji z Ufy. Także młody chłopak, jest pełna 19-letni. W tym roku dwukrotnie w pierwszej 30 w Pucharze Świata. No chyba nieco dalej skoczył niż Wojciech Skupień. Piękny skok Fatkulina. 87 metrów, o 2 metry poprawił wynik z pierwszej kolejki. No i to jest z pewnością jedno z większych zaskoczeń tego konkursu. Wyprzedził Jussilainena. Jest tuż za Hautamäki. Nie ma Dmitrija Wasiliewa, zdyskwalifikowanego na 2 lata przez Międzynarodową Federację Narciarską. No a Fatkulin, Ildar Fatkulin, godnie go tutaj zastępuje. No i proszę Państwa, wrzawa coraz mniej licznej widowni tutaj na skoczni w Lahti. No ale jednak sporo fińskich flag nadal powiewa, bo na rozbiegu pojawia się Vilekant. Przedostatni z Finów. 85,5 metra w pierwszej serii, 8 miejsce. Na co go będzie stać w drugim skoku? Na dobry skok, ale nie rewelacyjny. Na pewno bliżej niż Japończycy, na pewno nie przekroczył 90 metrów, tak jest, 87,5 metra, o 2 metry wynik lepszy niż z pierwszej kolejki. No i to oznacza, że awansuje Vilekantę na 5. miejsce za swym rodakiem Matem Hautamäki i za prowadzącymi Haradą, Goldbergerem i Kasai. Wyprzedził Fatkulina, ale bardzo nieznacznie, tylko o 1,5 punktu. Głównie dzięki pierwszemu skokowi, w którym lądował dalej. Jak do tej pory w drugiej serii 4 skoki powyżej 90 metrów. Wolfgang Kloitzl, zawodnik, który zajmował 7. miejsce, ale już ze sporą stratą do tych prowadzących. Bardzo dobre skoki za oceanem w Salt Lake City i w Sapporo, dwukrotnie na 2. miejscu w Pucharze Świata. No ale też nie udało mu się przekroczyć 90 metrów. Chyba nieco lepiej niż w pierwszej serii, ale czy dużo? Ale w każdym razie nie obejmie prowadzenia na pewno. 86 metrów, a więc Loitzl będzie pewnie niżej niż zajmował miejsce po pierwszej rundzie. Bo już jest 7. Za Fatkulinem nawet. Nawet wpadnie najprawdopodobniej z pierwszej dziesiątki Wolfgang Loitzl. Andreas Kittel, no bardzo jestem ciekaw, na co stać Szwajcara. Czy znów powtórzy się Innsbruck? Czyli turniej 4 skoczni, gdzie Kittel był rewelacją, plasując się w czołowej dziesiątce. Bardzo dobry jako junior w 96 roku na Mistrzostwach Świata Juniorów. 3. miejsce indywidualnie, rok później 6. Startował już w Trondheim. Oto on właśnie. I znów dobry skok. Przyzwoity skok Kittela, to znaczy, że utrzyma bardzo wysokie miejsce. O metr lepiej niż w pierwszej serii, styl bardzo dobry, dobrze oceniony przez sędziów, 18, 17,5 noty. A więc Kittel dzieli miejsce z Fatkulinem, 6. Ten sam rezultat, 211 punktów. Szwajcarscy trenerzy bardzo największy sukces w tym sezonie, bez wątpienia Szwajcarów. Od czasów Trondheim, w ogóle największy sukces szwajcarskiego. No i ten najmłodszy właściwie w tym towarzystwie, Andreas Kittel, sprawił taką niespodziankę. No a teraz Janne Ahonen. Z pewnością jednak zawód kibiców fińskich, brązowy medalista na dużej skoczni, liczyli na to, że tutaj na tym mniejszym obiekcie 90-metrowym zaprezentuje się jeszcze lepiej. Tymczasem po pierwszej serii zajmuje 5. miejsce. Nie będzie miał Janne Ahonen medalu. Nie ma mowy. W
tylko 1,5 metra dalej niż w pierwszej serii, a więc 87,5 metra Janne Ahonena. Oczywiście w tym momencie daje mu to drugą lokatę, przepraszam, ex aequo z Andreasem Goldbergerem. Obaj mają taką samą notę, 216,5 punktu. No ale to jest punkt straty do Masahiko Harady, który prowadzi. A przed nami jeszcze czterech zawodników. I mała szansa, aby Ahonen zdobył medal dzisiaj. Teraz będzie skakał Stefan Horngacher. Czy to jest właśnie ten moment na jego bardzo daleki skok? To tak wygląda. A więc Finowie wiemy na pewno bez medalu, bo Ahonen był ostatnim reprezentantem gospodarzy w dzisiejszym konkursie. No a teraz jeszcze dwóch Austriaków. Oto właśnie Stefan Horngacher. Dobry skok, ale nie. Nie jest to 90 ponad metrów, a tylko taki skok mógł dać medal. Oczywiście tym skokiem wyjdzie na prowadzenie Stefan Horngacher, 89 metrów, o 1,5 punktu przed Masahiko Haradą, który bardzo długo prowadził. Na trzecim miejscu ex aequo Andreas Goldberger z Austrii i Fin Janne Ahonen. No ale teraz pierwsza trójka, już za moment pierwsza trójka pierwszej serii. Stefan Horngacher na razie na prowadzeniu, w najgorszym razie czwarte miejsce. No i jego rodak Martin Helwart, przypomnijmy, także już doświadczony zawodnik, wprawdzie 4 lata młodszy od Horngachera, ale 3 brązowe medale na Igrzyskach Olimpijskich, 3 srebrne medale na Igrzyskach Olimpijskich w Albertville. Chyba nieco lepiej niż Stefan Horngacher. Nieco lepiej niż Stefan Horngacher i wydaje mi się, że to oznacza na pewno medal dla Martina Helwarta. Nie, nieco bliżej niż Horngacher, zobaczymy, ale jednak wyprzedził swego rodaka. 88,5 metra, dokładnie dwa takie same skoki Martina Helwarta i Austriak wychodzi na prowadzenie, a to oznacza, ponieważ zostało już tylko dwóch zawodników w konkursie, że Martin Helwart ma medal. Brawo dla Martina Helwarta. On także brał udział w tym wypadku feralnym po Willingen, gdy zginął Alois Lipburger, w którym był także Andreas Wittfeldt. No ale teraz Adam Małysz. Srebrny medal na dużej skoczni. Drugie miejsce po pierwszym skoku. Podczas kwalifikacji, treningów skakał dalej. No ale tutaj w pierwszej serii nie udało mu się przekroczyć 90 metrów. Popatrzmy, może teraz będzie lepiej. Adam Małysz. Daleki skok, bardzo daleki skok, tak jest, to jest najdłuższy skok w konkursie, to jest ponad dystans sędziowski, 98 metrów, zdecydowanie najdłuższy skok, tylko metry bliżej od rekordu skoczni, no i w trudnej sytuacji stawia teraz Martina Schmidta. Martin Helwart zadowolony, ma w najgorszym razie brązowy medal. Adam Małysz oczywiście wychodzi na prowadzenie. 23 punkty przewagi nad Martinem Helwartem, ale przed nami jeszcze Martin Schmidt. Mówiliśmy, po pierwszej serii Polak tracił 6 punktów do Niemca. W przełożeniu na metry oznacza to 3 metry, bo 2 metry, 2 punkty za metr powyżej 90 metra. Świetny skok Adama Małysza. W drugiej serii zrobił to, co do niego należało. Być może trochę za blisko w tej pierwszej serii, ale w drugiej skoczył znakomicie. No i teraz przed trudnym zadaniem Martin Schmidt. Mistrz na dużej skoczni, obronił tytuł sprzed 2 lat z Ramsau. Drugi w Pucharze Świata z Adamem Małyszem, zdobywca Pucharu Świata w 2 ostatnich sezonach. I Reinhard Hess czeka na to, aby dać znak swojemu zawodnikowi. Ostatni skok w konkursie, Martin Schmidt, złoto czy srebro? Popatrzmy, długi, daleki lot, ale chyba nieco bliżej niż Adam Małysz. Bliżej niż Polak, to jest na pewno skok krótszy niż Polak. I Adam Małysz jest złotym medalistą, tak jest. Robert Mateja, który nie zakwalifikował się dzisiaj do finałowej 50 nawet, ściska Adama Małysza. Mamy złoty medal. Martin Schmidt 90 metrów bliżej niż w pierwszej serii. O 8 metrów bliżej niż Polak w drugim skoku. I nota 13 punktów mniejsza łącznie niż Adama Małysza. Adam Małysz pierwszym w historii polskim mistrzem świata w skokach narciarskich. Wspaniała progresja, srebrny medal na dużej skoczni. Niektórzy przyjmowali to jako porażkę, ale to oczywiście nie była porażka, proszę Państwa.
zamienili się miejscami. Martin Schmidt był najlepszy na dużej skoczni, prowadził po pierwszej serii, a po pierwszej serii na dużej skoczni prowadził przecież Adam Małysz. Wówczas Niemiec wyprzedził Polaka, teraz Polak wyprzedził Niemca. Wielka presja, ogromna odpowiedzialność, wytrzymał to wszystko nasz chłopak z Wisły, lider klasyfikacji łącznej Pucharu Świata i ma złoty medal. Złoty medal Wojciecha Fortuny na Igrzyskach Olimpijskich w Sapporo. Złoty, pierwszy medal na Mistrzostwach Świata polskiego skoczka. A więc wspaniały sukces. Cieszymy się z tego wszyscy. Przyjmujemy gratulacje tutaj od kolegów z innych stacji telewizyjnych. No, wielu fachowców stawiało na Adama. Ten pierwszy skok pod znakiem zapytania jednak postawił możliwość jego zwycięstwa. Wydawało się, że tak doświadczony skoczek jak Martin Schmidt, który będzie kończył konkurs, potrafi zwyciężyć. Ale jednak tym razem Adam Małysz okazał się najlepszy. 89,5 metra w pierwszej serii, 98 metrów w drugiej serii, 246 punktów, złoty medal przed Martinem Schmidtem. Bez wątpienia najlepsi skoczkowie tego sezonu. Lider, wicelider klasyfikacji łącznej Pucharu Świata. 8 zwycięstw Adama Małysza w zawodach Pucharu Świata. Srebrny medal na dużej skoczni, złoty medal na 90-metrowym obiekcie. Brawa, 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 jeszcze raz brawa dla Adama Małysza. Wielki sukces polskiego sportu, polskich skoków. Brawa dla trenera Poloniusza Tajnera, brawa dla trenera Piotra Fiasa, dla profesora Żołądzia, fizjologa, dla Jana Blecharza, psychologa. Cały zespół ludzi pracował na to, abyśmy mogli święcić takie sukcesy, zarówno podczas turnieju czterech skoczni, podczas całego cyklu Pucharu Świata, jak i tutaj podczas Mistrzostw Świata w Lahti. Srebrny medal na srebrnej skoczni, złoty na dużej skoczni, na srebrny na dużej skoczni, średni na średniej skoczni. Adam Małysz mistrzem świata. Srebro dla Martina Schmidta, brąz dla Austriaka Martina Helwarta, także wielki sukces tego zawodnika. Potem kolejny z Austriaków, Stefan Horngacher. Widzą Państwo, Wojciech Skupień skończył konkurs także na dobrym 15 miejscu. Wyprzedził Kazuję Yoshiokę, wyprzedził Hideharu Miyahira. Dość nieoczekiwanie także w 30 Amerykanin Alan Alborn i reprezentant Korei Choi. Przypominam, wicemistrz Uniwersjady, gdzie przegrał tylko z Łukaszem Kluczkiem. I w pierwszej 30 na 26 miejscu Marcin Bachleda. Rozbrzmiewa golec orkiestra na cześć Adama Małysza. My jeszcze raz oglądamy ten wspaniały skok, który dał Polakowi złoty medal na 90-metrowej skoczni w Lahti. Adam Małysz, 98 metrów. Można powiedzieć, że w tej drugiej serii ogromna przewaga, no niemal knockout albo knockdown, mówiąc delikatniej po boksersku, i zwycięstwo naszego Adama Małysza. Do srebra dołożył złoto. Wielki sukces skoczka z Wisły. Zaczął się ten konkurs niezbyt ciekawie, słabe skoki, ta pierwsza seria bardzo, bardzo przeciętna. Przypomnijmy, przecież tylko Martin Schmidt przekroczył punkt kalkulacyjny, uzyskał 91 metrów, Adam Małysz miał 89,5 metra, no ale w drugiej serii były już skoki znakomite. Harada 94 metry, Goldberger 93,5 metry, Kassai 92, Hautamäki 92, Schmidt 90, no i Adam Małysz 98 metrów. Najdłuższy skok w konkursie, profesor Żołądź obok niego, służący także za tłumacza, gdy Adam udziela wywiadów. No i oczywiście sukces i wielka radość tutaj sporej grupy polskich kibiców, chociaż podczas pierwszego konkursu na dużej skoczni było ich znacznie, znacznie więcej. Adam Małysz, król w powietrzu, no taka jest prawda. Po tym dzisiejszym konkursie nie ulega to wątpliwości. Cieszymy się szczególnie, że jednak ta strata 6 punktów po pierwszej serii wskazywała, że być może Martin Schmidt jest zdecydowanym faworytem, że Adamowi nie uda się. No ale wielokrotnie podczas zawodów Pucharu Świata widzieliśmy, że Polak potrafił wytrzymać to obciążenie, potrafił do końca walczyć. Zawsze zresztą mówi, że nie kalkuluje, nie liczy, jaki skok powinien oddać, że interesuje jego to, aby skok był długi, udany, aby przyniósł mu sukces. No i tak stało się właśnie dzisiaj. A my jeszcze raz zobaczymy najlepsze skoki w tym konkursie. Brązowy medalista Martin Helwart, reprezentant Austrii. Przypominam, 3-krotny srebrny medalista z Albertville. Po wielu latach chudych dla Helwarta, chociaż ciągle był w światowej czołówce, znów na podium w Mistrzostwach Świata. W ten sposób chyba
jakoś uczci pamięć swojego tragicznie zmarłego trenera Alojza Lippburgera. W drugim skoku Martin Helwart miał tyle samo, ile w pierwszym, 88,5 metra, 223 punkty. Jego nota wyprzedził swego rodaka Stefana Horngachera. Martin Schmidt prowadził po pierwszej serii, w której miał najdłuższy skok, jedyny ponad punkt kalkulacyjny, 91,5 metra. 6 punktów przewagi po tym pierwszym skoku nad Adamem Małyszem, ale ten drugi nie wyszedł mu tak dobrze. To nie było to, co udało mu się na dużej skoczni. Tym razem tylko 90 metrów, tylko. Chociaż to oczywiście bardzo dobry skok, biorąc pod uwagę dzisiejsze warunki. No i Adam Małysz mógł świętować swoje zwycięstwo, bo on przecież skakał przed Niemcem. On skoczył 98 metrów i wiadomo było, że 8 metrów bliżej Niemca daje Polakowi złoty medal. Spokojnie leciał w powietrzu Martin Schmidt, być może niezbyt dokładnie odbił się z progu i to zdecydowało o tym, że ten skok nie był taki długi. No i lekkie rozczarowanie trenerów niemieckich, być może nie dostał tego odpowiedniego noszenia, jakiego potrzebują skoczkowie. No a Adam walczył do końca, Apoloniusz Steiner, Piotr Fias z niecierpliwością, z niepokojem oczekiwali na ten skok, ale był on wspaniały. Proszę popatrzeć jeszcze raz. Piękne lądowanie przy tym, 98 metrów, telemark, a więc wszystko to, co powinien zrobić złoty medalista Mistrzostw Świata. Pierwszy w historii złoty medal Polaka na Mistrzostwach Świata. Wcześniej srebrnym medalem wyrównał osiągnięcia Marusarza, Łaciaka, a teraz już jest liderem w tej klasyfikacji najlepszych polskich skoczków na Mistrzostwach Świata. Optymistyczne, że dobrze dzisiaj skakał także Wojciech Skupień. Szkoda, że nie udało się Robertowi Matei. Mielibyśmy jakieś tam nadzieje przed konkursem drużynowym. Skupień na 15 miejscu, Marcin Bachleda na 26. Egzekwo z Mirosławem Formankiem. No i proszę Państwa, popatrzmy, to jest ta dekoracja, która odbywa się natychmiast po zakończeniu konkurencji, tak zwana dekoracja. Bo ta główna dekoracja medalami odbywa się na specjalnym rynku tutaj w mieście. Ona odbędzie się zapewne jutro wieczorem, a na razie posłuchajmy, popatrz. Speaker za chwilę ogłosi, kto został mistrzem świata na 90-metrowej skoczni podczas mistrzostw rozgrywanych w Lachni. Zwycięzca i złoty medalista Adam Małysz z Polski. Wspaniały sezon Adama Małysz. 8 zwycięstw w Pucharze Świata. Lider tej klasyfikacji. Pierwsze w historii Polaka zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Srebrny medal na dużym obiekcie. Teraz gratulacje od Martina Schmidta. Zamienili się miejscami na dużej skoczni. Złoto dla Niemca, srebro dla Polaka. Teraz najlepszy Adam Małysz, drugi Martin Schmidt, trzeci Austriak Martin Helwart. 13 punktów stracił Martin Schmidt do Adama, 23 punkty Helwart. Martin wyprzedził swego rodaka Stefana Horngachera o 4 punkty. Ten z kolei o 1,5 punktu wygrał z najlepszym z Japończyków Masahiko Harado. Potem Andras Goldberger na miejscu szóstym. Jane Ahonen, najlepszy z Finów, dopiero siódmy. Kolejny Japończyk Noriaki Kosai, ósmy. Kolejny z Finów Matti Hautamäki, dziewiąty. Dziesiąty także reprezentant gospodarzy Ville Kant. Wysoko, na 11 miejscu egzekwo Rosjanin Ildar Fatkulin i Szwajcar Andras Kittel. Wojciech Skupień na miejscu 15, wspominałem Marcin Bachleda 26. Skotki Hari, Rysie Hari, tak nazwane na cześć legendarnego fińskiego biegacza Hari Kirvesniemi. W rękach skoczków, bukiety kwiatów, no i jeszcze owacje od polskich kibiców.
świetny Jan Ahonen. No cóż, dziś skoki Finowi nie wyszły. W ogóle Finom najlepszy Jan Ahonen na 6. miejscu, a to najlepsza trójka. Adam Małysz, Martin Schmidt, Martin Helwart. Złoto Polaka, ogromna radość wszystkich kibiców w całej Polsce i na całym świecie, myślę. Z kłopotami ten konkurs, były problemy przy przeprowadzaniu sesji treningowych, przy przeprowadzaniu kwalifikacji. Zawodnicy rezygnowali z dwóch skoków. Wiatr, dzisiaj bardzo niska temperatura, w okolicach 20 stopni, gdy rozgrywali konkurs. No ale wszystko szczęśliwie się odbyło, wszystko szczęśliwie się zakończyło. Dla nas jakże szczęśliwie. Adam Małysz, mistrzem świata na 90-metrowej skoczni w Lacht. Jutro zapraszamy Państwa na kolejne relacje z Lahti. Już o 9.45 kombinacja norweska. Najpierw skoki na dużej skoczni, a potem bieg sprinterski 7,5 km. Dziś kończymy, proszę Państwa, już naszą relację. Cieszymy się ogromnie z sukcesu Adama Małysza. Złoty medal pierwszy w historii Polaka na Mistrzostwach Świata. Oto właśnie Adam Małysz, Martin Schmidt, Martin Helwart, najlepsi skoczkowie tego konkursu. Dziękuję Państwu za uwagę, kłaniam się, życzę dobrej nocy. Do usłyszenia jutro.